To oznacza, że dzięki temu projektowi... Do Wałbrzycha po raz trzeci w ramach Brave Kids przyjechały dzieci z całego świata. Jaka jest idea wydarzenia? Zapraszamy dzieci z całego świata, ze wszystkich kontynentów, aby pokazały swój kawałek świata, swoją kulturę, swoje zwyczaje, aby podzieliły się swoimi umiejętnościami. Ideą tego projektu jest, że podczas warsztatów dzieci uczą dzieci. Pod okiem instruktorów artystycznych dzieci wymieniają się swoimi umiejętnościami, potem tworzą wspólny spektakl, ale też integrują się, poznają, bawią się, otwierają się bardziej na siebie, na innych. No i dzięki temu, że mieszkają u polskich rodzin, poznają polską gościnność. Ile w tym roku dzieci przyjechało do Wałbrzycha i z jakich krajów? W tym roku 6 grup artystycznych, grupa z Indonezji, z Brazylii, Rumunii, Nepalu, Macedonii, no i nasza polska grupa z Wałbrzycha, zespół pieśni i tańca Wałbrzych. Niebagatelną rolę odgrywają tutaj rodziny goszczące. Ile jest tych rodzin, ile osób się zgłosiło, zaangażowało się w ogóle w projekt? W tym roku mamy 20 rodzin, to prawie setka osób. Osób, które chciały ugościć nasze dzieciaki, naszych liderów, którzy są otwarci właśnie na taką przygodę, na takie doświadczenie. Przez 2 tygodnie będą gospodarzami, będą dzielić się swoim czasem, będą pokazywać swój kawałek świata, no i oczywiście tego świata, który jest wokół nas, czyli naszego regionu wałbrzyskiego. Z tego, co wiemy, co już słyszeliśmy, nasi liderzy i dzieciaki opowiadają, że mieszkamy w pięknym, zielonym miejscu. Beautiful place is a lot green. Beautiful place is the park. For me, it's the best city. Okay. I think Poland is very good country because a lot of trees. All the way is green and cool, very cool. In Indonesia, very warm. I come first time. I come here. Yeah, because in here the Polish people say it's hot, but for me this is very cool. I think that I really appreciate in Polish is the curiosity about other cultures. You know, they want to know a lot about about your country, the food, the dance, and they are so curious about the difference, and it's very nice. A jaki jest program? 30 dzieciaków podczas 2 tygodni na warsztatach, codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 17 odbywają się warsztaty, w których biorą udział. W poniedziałek, 20 czerwca o godzinie 18 w Starej Kopalni pokazy, pokażą swoje przedstawienia, z czym przyjechały do nas. Dnia następnego mamy spotkanie z naszymi liderami grup o godzinie 17.30 w Starej Kopalni. Liderzy opowiedzą o swoim kraju, o swojej kulturze, opowiedzą różne historie, jak im się pracuje z dzieciakami i dlaczego właśnie działają w taki sposób. W niedzielę 26 czerwca o godzinie 15 spotykamy się na Podzamczu. Trzymajcie kciuki za pogodę, ponieważ wtedy chcemy zorganizować olbrzymią, głośną, kolorową paradę. To jest nasz zwyczaj, że co roku taką inicjatywę przygotowujemy, więc możecie się Państwo przebrać, wziąć jakieś dziwne instrumenty, bo chcemy razem z Wami poświętować właśnie te Brave Kids. No i 1 lipca o godzinie 19 w Starej Kopalni finał Brave Kids, czyli to, nad czym oni tutaj w Starej Kopalni pracują przez 2 tygodnie, pokażą to swoje przedstawienie. To dla nich jest bardzo ważne, dlatego że większość z tych dzieci po raz pierwszy wyjechało za granicę, po raz pierwszy występuje na scenie i to jest dla nich ciekawa przygoda, żeby pokazać siebie na scenie, swoje umiejętności. Czują się bardzo dumne, że mogą się podzielić właśnie swoim kawałkiem i wystąpić przed mieszkańcami, przed swoimi rodzinami goszczącymi, ale też wiedzą, że finał to jest moment, kiedy dzielą się, pokazują coś pięknego, ale wiedzą, że dnia następnego będą wyjeżdżać. I dnia następnego, no niestety jest już mniej radośnie, bo wyjeżdżamy na drugi etap projektu do Obornik. Tam jesteśmy przez 10 dni,
I tam dzieciaki z różnych tych miast, które goszczą w tym roku, dzieciaki liderów Brave Kids zjeżdżają się, pracują nad ze swoimi finałami, tworzą jeszcze większy finał, który będzie 12 lipca w hali stulecia we Wrocławiu pokazywany. Ponad setka dzieci. Cześć!